Najtrudniejsze są pierwsze dni. No, nie były to najtrudniejsze dni. A wręcz przeciwnie. To wyprawa po wielką przygodę, wyprawa w pogoń za wielką rybą i za poznawaniem nowego świata, porównywanego z tym, znanym z książek i morskich opowieści rybaków, w czasie remontów statków w stoczni remontowej. Już sama organizacja pracy, atmosfera pracy i współpracy w załodze, przygotowanie do wyjścia statku w morze, do co najmniej półrocznego pobytu w morzu. Doświadczenie ludzi w firmie z różnych działów, o ściśle określonych zadaniach i załóg statków, na których kierownicy działów pokładowego, maszynowego, hotelowego i przetwórni, pod okiem doświadczonych kapitanów, pozwalają na dobre przygotowanie statku przed wyjściem z portu, na łowiska. Zaopatrzenie, sprzęt połowowy, części zamienne do naprawy w przypadku awarii, remontów i przeglądów urządzeń i mechanizmów, zaopatrzenie przetwórni, części zamienne, kartony pokładowe, sieci połowowe i setki potrzebnych rzeczy na statku i zaopatrzenie hotelowe, prowiant i wszystko to, co zbliża nasz pobyt na statku do normalności. Można wymieniać bez końca. Ale to już jest na burcie i już jesteśmy w morzu, które narzuca swój rytm pracy i rytm pobytu na statku. Ale to już za nami. A teraz Zatoka Biskajska, Biskaj. Szmaragdowe wody, przejrzyście czyste, ale często nieprzyjazne dla żeglarzy i niebezpieczne. Tym większe fale, im silniejsze wieje wiatr, a podczas każdego większego sztormu, fale odbiegające wysokością od większości fal, słynne wśród marynarzy, dziadki. To też ciekawy rejon pływania, gdzie prawie każdy zaczynający swoją przygodę morską, składa za burtę ofiarę Neptunowi, królowi mórz i oceanów. Ja też, bo... Najtrudniej przeżyć trzy pierwsze dni, gdy łajbą mocno kiwa, a łeb na boki chwieje się, jak pszenny łan we żniwa. I choćbyś takie dania jadł, jak bobas u swej mamy, na miękkich nogach będziesz stał i czuł się jak pijany. Jeśli nie przestanie dudź sztormowo z którejś strony, to cię tęsknota złapie wnet do mamy lub do żony. I przy relingu będziesz stał lub cię na klęczki rzuci. Chętnie byś wszystkie skarby dał, by jacht do domu wrócił. Tak. Przeżyłem to, bo jak tu nie poddać się tradycji morskiej i z atencją złożyć ofiarę królowi mórz i oceanów. Nie trwało to długo i już następnego dnia organizm zaczął pracować normalnie. Nigdy potem, nawet w największych sztormach, w jakich się znalazłem, nie doznałem takiego uczucia. A może i pomoc Bosmana zadziałała, tak jak leczniczy balsam na sponiewierany żołądek młodszego motorzysty na uprawnieniach. A jak przez falę szparką gna, załoga ma radochę, i któryś ci Bosmana da, byś piwka popił trochę. Piweczko takie każdy wie, smakuje w obie strony, ale już wtedy tęsknisz mniej do mamy lub do żony. I znów spokojny stał się świat, nie męczy kołysanie. Głęboko w koi zaśniesz w noc i rano zjesz śniadanie. I już nie będziesz źle się czuł od tego kołysania. Poczujesz każdym nerwem swym przyjemność żeglowania. Piwko. Tak. To napój pożądany pod każdą szerokością geograficzną, ceniony przez Zejmanów. Bardzo skuteczny w umacnianiu przyjaźni i w czasie spotkań towarzyskich, ale niezastąpiony i w takich przypadkach, które opisywałem powyżej. Bo... A jak przez falę szparką gna, załoga ma radochę, i któryś ci Bosmana da, byś piwka popił trochę. Piweczko takie każdy wie, smakuje w obie strony, ale już wtedy tęsknisz mniej do mamy lub do żony. I znów spokojny stał się świat, nie męczy kołysanie. Głęboko w koi zaśniesz w noc i rano zjesz śniadanie. I już nie będziesz źle się czuł od tego kołysania.
Czujesz każdym nerwem swym przyjemność żeglowania. Jednak gdy słabszy w tobie duch i nic jeść nie chcesz wcale, to tylko piwka, złoty łyk przywróci ci morale. I może jeszcze parę dni świat we łbie zakołuje, lecz potem obiecuję ci, normalnie się poczujesz. A jacht przez falę szparkogna, załoga ma radochę. I któryś ci bosmana da, byś piwka popił trochę. I się poczujesz, jakbyś był zejmanem od kołyski. A bosman i załoga to kochane stare pyski. Piwo, ten złocisty napój bogów, ochmistrz wydał już w czasie przelotu przez kanał La Manche. Dwa kartony, trudno osiągalnego na lądzie, lata 70. Żywca. Tak, całe dwa kartony, na cały rejs półroczny, które od razu trzeba było zabrać do kabiny, bo nie wiadomo co może się stać z nimi później. Jak piwo, to i zamówione papierosy. Też do kabiny, bo jak nie zabrałeś od razu, to później już tych lepszych, które zamówiłeś, mogło nie być w kantynie. To nauki, jakie pobierał początkujący marynarz od starszych, doświadczonych kolegów. I tak, we dwóch z Władziem, dzieliliśmy naszą kabinę na część sypialno-rekreacyjną i magazynową, z wydawanymi przydziałowymi fruktami. Magazynek mały, a pół roku przed nami. I Ocean Atlantycki. Wychodzimy na Atlantyka tam. No właśnie. Cztery piwka na stół, w popielniczce.